to korzystając z okazji, to zobaczcie, drodzy, na ten wyświetlacz. On się mniej więcej wpisuje w trendy, jakie teraz są w nowych pojazdach. Ja tak sobie to przewijam. Tu jest takich różnych dziwnych rzeczy, które sobie tam można przestawić. Jest też tempomat aktywny. Hamuje awaryjnie ten samochód, tak. Posiada elektryczne szyby z przodu i z tyłu. Klimatyzację automatyczną, jednostrefową. Fotele grzane. Porównując to, załóżmy jakieś tam BMW 3 czy tam inne opcje tych lepszych aut markowych premium, to tak spada gdzieś o 50% do ich wartości przy zakupie. Z tego wszystkiego, co wymieniłem, to te auta porównywalne, te premium, mają to samo, co i ten. Czy może kogoś by to zainteresowało, jakby sobie szukał auta w niewysokim budżecie, a w takiej oprawie, czyli hybryda, automat, tam wszystko po kolei. I akurat takie cenie. Widzę, czasami ludzie, czy klienci przyjeżdżają i kupują tam jakieś 10, 8, 7-letni, tam 60, 70 tysięcy, 50 takie auta. W mojej ocenie one wszystkie są już do naprawy. I jakby Państwo mieli kiedyś zamontować hak, związko dedykowaną haka, bo trzeba wiedzieć, że to już nie jest tak, że mamy wtyczkę z kablami i sobie tam gdzieś przypinamy w aucie i to działa. Nie, nie, nie. Bo jak Wam ktoś podsunie, że dobra, Wam Państwu sprzedam dedykowaną wiązkę elektryczną i będzie tylko wepniecie kostkę, będzie super. Otóż w niektórych markach tak nie będzie, w większości tak nie ma. Trzeba robić konfigurację. W większości nie da się tego zrobić. Bo to auto jest akurat, o tym mówimy, na gwarancji. Chciałem zgłosić. U nas nawet serwisu nie ma. To był przeglądy gwarancyjny, że tam nie działa gniazdo USB. Bo ono coś takiego ma jak każdy pojazd nowy, że można zrzucić rzut ekranu telefonu do pojazdu. I tam macie i gogle, i bota macie. Możecie sobie Janusika zarzucić. Jak ktoś jest sprytny, to nawet film obejrzeć. No i to tam po pół godziny się wyłącza. Słuchajcie, były trzy przeglądy jakieś takie serwisowe i na żadnym tego nie naprawiono.